Mamy tutaj taką ekspozycję z karaczanami i proszę Państwa, w razie końca świata, w wyniku bomby atomowej czy też katastrofy kosmicznej, proszę się nie martwić. Nie zginie całe życie na kuli ziemskiej. Karaczany przeżyją. One przeżyją wszystko, nawet koniec świata. Są wszędzie, są wśród nas, potrafią przeżyć na niczym. O! I takiego karaczana, proszę Państwa, jeżeli czasem komuś się zdarza, że go swędzi gdzieś na plecach, o tutaj mam na przykład takiego, to wystarczy takiego karaczana sobie wpuścić, o, za koszulę i on już nas będzie drapał. I karaczanów mamy tutaj całą kolekcję rozmaitych gatunków z całego świata. Tam mamy jeszcze taką ekspozycję, która jest adresowana do wszystkich mieszkańców miast. Przesłanie tej ekspozycji jest następujące. Karaczan w każdym domu. One i tak są, tylko o nich nie wiemy. To jest jedna z nowszych ekspozycji w naszym insektarium. Pokazujemy lot trzmiela. Niektórzy mówią, że tu po prostu puszczamy bąki, ale tak, tutaj mieszkają trzmiele. Chcemy przekazać zwiedzającym informację o tym, że trzmiele są w potrzebie, trzeba je chronić. Pszczoły są aktywne dopiero przy temperaturach powyżej plus 10 stopni, a trzmiele zdecydowanie wcześniej. Więc kiedy kwitną na wiosnę różne rośliny, to właśnie trzmiele je zapylają. W środku jest bardzo ciekawa konstrukcja, one budują takie baryłeczki z larwami, tam gromadzą też miód specyficzny bardzo, którego ludzie nie wykorzystują, dlatego że trzmiele mają większą odporność na toksyny roślinne. Pszczoły mają mniej więcej taką odporność na toksyny roślinne jak człowiek, dlatego zbierają pyłek i miód z takich roślin, które są także dla nas bezpieczne. Trzmiele są o wiele bardziej odporne, więc mogłyby zbierać miód i pyłek z roślin, które są dla nas trujące, a tego byśmy nie chcieli. Na razie pokazujemy, jak bąki latają, a potem pokazujemy, skąd się bąki biorą, więc zapraszam serdecznie do zoo, żeby się przekonać.